O co jest to halo? Zaraz się dowiemy, bo będziemy słuchać Julii Wieniawy i Maćka Musiałowskiego. Zabierz tę miłość, Storytel Random. Nie czaję tego tytułu, ale w kilka dni mamy 2 miliony ponad, więc jest jakiś wielki boom. Więc to jest moim zdaniem, żeby to investigate, czyli zbadać sprawę, czy jest w ogóle powód do tego wielkiego halo. Jakby to się nie udało na YouTube'a wrzucić, to wrzucimy to na Instagrama. I przypominam o tym, że w najbliższy czwartek, 1 kwietnia o godzinie 18:00 będzie się odbywał webinar darmowy o oddychaniu pod tytułem Czego nie wiesz o oddychaniu? I zadaliście dużo pytań na ostatnim Instastory, bo tam wiecie, konwersuję z Wami. Jak ktoś jeszcze nie jest na moim Instagramie, to Twoja strata, bo mogłeś zadać swoje pytanie, a teraz już figa z makiem. Klops! Inaczej. Było trochę pytań, będę na nie odpowiadać. W tym webinarze dowiesz się, czego nie wiesz o oddechu. Chcesz wiedzieć? To się zapisz! Link w opisie tego filmu. Proszę bardzo, wklepujemy swoje maile i swoje imię, się zapisujemy i potem przychodzimy ze specjalnego linka w czwartek o 18:00 na webinar pod tytułem Czego nie wiesz o oddychaniu. A tymczasem przechodzimy do Julii Wieniawy i Maćka Musiałowskiego. O co chodzi? Zabierz tę miłość, nie mogę jej już znieść. Uczucia giną jak deszcz i śnieg. Poganiam je, wyprzedzasz mnie. Wow! Przecież też wiesz, mijamy się. Moja nić, którą przyszyłem się do ciebie, chyba pękła mi. Nie czuję splotów twojej skóry. Idź przodem ja. Dziś nie dołączę, dzisiaj muszę zasnąć sam. Idź przodem ja. Zgubiłem z tobą coś, co muszę znaleźć sam. Zabierz tę miłość, nie mogę jej już znieść. Ojej, jakoś piękne. Uczucia giną jak deszcz i śnieg. Poganiam je, wyprzedzasz mnie. Przecież też wiesz, mijamy się. Przepiękna instrumentacja jest w ogóle. Zamknij drzwi, usiądź przy oknie, choć na chwilę daj się mi. Proszę, dotknij mnie, ukłuj, zatrzymaj, nie chcę jeszcze tracić cię. A jeszcze nie. Bez ciebie wszystko mija, gdzieś zgubiłam sens. Gdzieś w naszej ciszy zatrzymałam własnych myśli dźwięk. A zabierz tę miłość, nie mogę jej już znieść. Nasze uczucia giną jak deszcz i śnieg. Poganiasz mnie. No, to jest dobre. Wyprzedzam się. Przecież też wiesz, mijamy się. O, boli mnie ciało. Boli mnie ciało. Z ciebie boli ciało mnie. Z ciebie boli ciało mnie. Boli mnie ciało. Boli. Bez ciebie boli ciało mnie. Boli mnie ciało. Bez ciebie boli ciało mnie. Boli mnie ciało. Dotknij mnie. Ciary wszędzie. Thank you.
co ty gadasz? Co ty gadasz? Co ty gadasz? W ogóle co to jest random? O co chodzi? Ja teraz mam ochotę to wszystko jakby zbadać głębiej. Okej, musiałam poczytać o tym, kim jest Maciej Musiałowski, o co chodzi z Julią Wieniawą, dlaczego śpiewają to razem. Mało co wiem. Ale ten dysk był tak absolutnie przepiękny. Oh my goodness. Nie mam słów w ogóle. Nie mam kompletnie słów. Chcieliście, żebym zrobiła recenzję tej piosenki i ją posłuchała przed wami i się pozachwycała. Mi odebrało mowę, więc nie wiem, jak się mam zachwycać, jak nie mam słów w ogóle. Mogę oczywiście skrytykować emisję głosu, to zawsze mogę zrobić. Nie wiem, czy tego chcecie, chyba nie chcecie tego, ale nie no, muszę. Bo Maciek, no zaciskacz typowy, ale zaskoczył mnie tymi górami, bo ta jego głowa była całkiem spoko. Zaciskał w podobny sposób trochę jak Shawn Mendes. Ale podobało mi się to. Ogólnie bardzo ładnie brzmiał. W skrócie teraz powiem, że chodzi o taki głos, w którym słychać powietrze w dźwięku, że nie jest a, tylko jest a. I to jest różnica generalnie, więc jest falset. I oczywiście tym falsetem też można bardzo ładnie śpiewać, tak samo jak i pełnym głosem. Jest on co prawda trochę bardziej niezdrowy, ale tutaj ewidentnie zrobił dobrze wszystkim. Przepiękny dialog pomiędzy dwoma postaciami w tym teledysku. Cudowna sukienka, ojejkuś. Przepiękne sceny, to było tak zmysłowe i dobre. Coś jak Thinking Out Loud, Eda Sheerana. Podobało mi się. Taniec mi przypomniał Thinking Out Loud, Eda Sheerana, teledysk. O, mam myśl. Całkiem nieoczekiwana forma. Dlatego, że tak naprawdę nie było wyraźnego refrenu. Było to bardziej takie typu opowieść. Nie była to forma współczesna piosenki. Nie było, wiecie, zwrotka, refren, bridge, bridge, refren, refren. Tak generalnie, jakby ktoś chciał pisać piosenkę, to właśnie tak to ma brzmieć. Ale tutaj było coś całkiem nieoczekiwanego. Była taka prawie, że hymniczna trochę, że jakby była długa zwrotka, potem druga długa zwrotka, potem jakieś nakręcenie i jakiś niby bridge, i potem rozwiązanie. W sumie było A, A, B po prostu. Takie były części z tego, co pamiętam. Bardzo ciekawy zabieg. To, co się rzuca najbardziej w uszy, to głosy przepełnione emocjami. Obydwoje są aktorami, więc ma to duży sens, że dla nich słowa będą najważniejsze, drugorzędne względem warstwy muzycznej. Słowa i przekaz tekstowy, słowa piosenki będą o wiele ważniejsze, będą grały pierwsze skrzypce zawsze, dlatego ten przekaz będzie tak poruszał i tak trafiał, dlatego że aktor właśnie to jest jego zawód, że on ma słowami wyrazić coś, co ma trafić do serca słuchacza. I nierzadko aktorzy będą lepiej przekazywać treść niż wokaliści, bo wokaliści będą za bardzo zafascynowani, za bardzo będą w tej warstwie muzycznej zafascynowani dźwiękami, a aktor jest zafascynowany tekstem i słowami i to mega słychać, że oni tutaj skupiają całą swoją uwagę na tekście, na przekazie i bardzo emocjonalnie do tego podchodzą. I nawet ze szkodą dla głosu, ale nie ze szkodą dla przekazu. Te, powiedziałam, zaciskania, jakieś błędy emisyjne, one wcale nie przeszkadzają w przekazie, wręcz dodają. Dlatego, że ten dźwięk śpiewany nie jest tak istotny, jak wyrażenie tego tekstu. Więc bardzo ciekawy, ja nie miałam dawno już szansy słyszeć aktora, który śpiewał. Powiem, że jest to dla mnie naprawdę, naprawdę wielki przywilej móc to słuchać, także dziękuję bardzo. Dziękuję Maciek, dziękuję Julia, super to zrobiliście, mega mi się podoba. No i chyba tym mogę skończyć ten cały mój investigation. Potwierdzam, że jest czym się ekscytować, rozumiem ten hype i te wielkie wow, Maciek i Julia śpiewają, musisz posłuchać Gosia koniecznie. Dostałam milion takich wiadomości, więc proszę bardzo, jest, dziękuję za twój czas, polecam swojego Instagrama jeszcze raz i przypominam o webinarze w czwartek o godzinie 18:00, bądź i dowiedz się czegoś więcej o oddechu podczas śpiewania. I to wszystko, dziękuję, buziaki, pa pa.